Georgi, można powiedzieć, że to zwycięstwo, co prawda nie w lidze, ale w Pucharze Polski, ogólnie byłoby wam bardzo potrzebne, te trzy punkty, żeby złapać ten luz, żeby drużyna zaczęła wygrywać, no bo nie ma co ukrywać, ten ostatni okres był dla was ciężki. No oczywiście, zgadzam się, że graliśmy bardzo dobrze dzisiaj i zasłużyliśmy, że ten zwycięstwo. I mam nadzieję, że tak kontynuujemy, że, bo jak powiedziałeś, że jeszcze nie mamy zwycięstwa na lidze, ale mam nadzieję, że po takim meczu, że wygrywamy ten na lidze. Co do samego meczu, zacznijmy może od początku. Bez tej dogrywki, no te 85 minut pod waszą pełną kontrolą, no i ostatnie 5 minut bramka, Górnik przycisnął i chyba ta dogrywka niepotrzebna. W Pucharze najpierw chcę powiedzieć, że w Pucharze zawsze jest ciężko, gramy na drugi, ten zespół na drugi lidze i zawsze jest ciężko koncentrować, ale jak powiedziałeś, graliśmy bardzo dobrze, kontrolowaliśmy mecz, musimy strzelać na drugi gol też na pierwszej połowie, ale nie zgodziliśmy, ale w końcu mamy zwycięstwo, to jest najważniejsze dzisiaj, że mamy idziemy dalej i tak musimy trzymać i kontynuować walczyć. Po 90 minutach remis, dogrywka i wtedy na białym koniu wjeżdżasz ty. Dwie piękne bramki. Od zawodników doświadczonych tego się właśnie wymaga, żeby w trudnych momentach pociągnęli zespół. No, oczywiście cieszę się, że pierwszy gol i drugi gol też się dałem dzisiaj, ale najbardziej cieszymy, że mamy zwycięstwo i to jest to bardzo ważne było dla nas, bo jak powiedziałem, że nie mamy zwycięstwa teraz na przykład na lidze, ale mam nadzieję, że tak musimy walczyć, tak grać na lidze też i będzie zwycięstwo oczywiście. Dzięki i powodzenia. Dziękuję.